Policjantek z kanału Gramy w piłkę. Dziś mojego się jest zajebnie z tego Gramkarz Legii Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zacznę jak zawsze od pana dzieciństwa. Jakim był pan uczniem i jaki miał pan ulubiony przedmiot? No to chyba klasycznie WF. Uczniem myślę, że byłem w miarę dobrym. Jeśli chodzi o zachowanie, to zawsze byłem grzeczny, ale z ocenami bywało różnie. Czasami trójki, dwójki, ale tak na spokojnie, z klasy do klasy. Na lekcji WF-u był pan wybierany przez kolegów do drużyny jako pierwszy, czy może pod koniec? Zawsze to ja wybierałem innych. Kto był pan, jaką miał pan pierwszą koszulkę? Jako piłkarską pierwszą koszulkę Tak. Miałem, tak? Pamiętam, że ogólnie jak byłem dzieckiem, to tych koszulek piłkarskich miałem bardzo dużo. I nie wiem, czy to była koszulka jakiegoś konkretnego zawodnika, ale chyba Realu Madryt. Pierwsza koszulka, jaką dostałem. A taką pierwszą pamiętną, którą ja poprosiłem kogoś, żeby mi dał, to była Jędzy, Artura Jędrzejczyka po mistrzostwie 2017, jeśli dobrze pamiętam, albo 16. I właśnie wtedy Artura poprosiłem, żeby mi dał swoją koszulkę i mam ją do dzisiaj w szafie. Jakie drużynie pan kibicował w dzieciństwie? No to Legia Warszawa, wiadomo, od samego dziecka. Jestem z Łukowa, legijne miasto, więc tak to się zaczęło, że przez kolegów starszych i tak dalej zacząłem kibicować Legii. No i Real Madryt, bo Iker Casillas zaczął grać. Znaczy grał w pierwszym składzie, a to był mój ulubiony bramkarz. No właśnie, dlaczego Legia? Łuków jest przecież w województwie lubelskim. Ale jest bardzo blisko granicy, dosłownie kilkanaście kilometrów jest do granicy z województwem mazowieckim. I w sumie nie wiem czemu Legia. Myślę, że dlatego, że jest najlepszym klubem w Polsce. A jaki wpływ miał na pana kraje pana tata? Bo słyszałem, że u niego zaczynał pan trenować. Czy to prawda? Nie. Znaczy mój tata nie miał za dużo ze sportem wspólnego. Bardziej brat. W sumie brat. No wiadomo, tam jak się jest dzieckiem, to z każdym się gra i z tatą, i kto tam popadnie, ale głównie z bratem zaczęliśmy grać w piłkę i jak zacząłem chodzić na treningi, to trener powiedział, że no jak już ma siedzieć w domu i grać na komputerze, to lepiej niech przychodzi. A właśnie pamięta pan swój pierwszy trening? Ile miał wtedy lat? Jej, nie pamiętam. Myślę, że około 7, 6. Zaczynał pan jako bramkarz czy zawodnik z pola? Bo czytałem, że grał pan i tu, i tu. Tak, dosyć długo grałem i tutaj, i tutaj. Historia z bramką to zaczęła się dosyć komicznie, bo graliśmy sparing na hali z Siedlcami i nie wiem, czy to była Pogoń, czy jakaś szkoła po prostu Siedlec. I jako jedyny w drużynie miałem długie spodnie. Oczywiście mama się o mnie bardzo troszczyła i bała się, że sobie nie pościnał kolan i dała mi długie spodnie. No i wtedy ten mówi, dobra, to idź na bramkę, jako jedyny masz długie spodnie. I tak mi dobrze szło, że tak już zostało do dzisiaj. A jeśli chodzi o pole, to w sumie zawsze jakoś tak bardzo mnie cieszyło strzelanie bramek i miałem dużo tam swoich idoli z pola, jak Kaka czy Cristiano Ronaldo. I do trampkarza starszego, jak były jeszcze takie zmiany hokejowe, to grałem sobie zazwyczaj pierwszą połowę na bramce, drugą w polu, albo jeden mecz ze starszymi cały na bramce, a później tego samego dnia na przykład za 2-3 godziny w polu, więc to bywało różnie. No. A dlaczego właśnie piłka nożna? Bo czytałem, że miał pan też osiągnięcia w piłce ręcznej. Tak, to prawda. Graliśmy, ogólnie ja byłem w klasie sportowej w podstawówce. Mieliśmy 2 godziny WF-u dziennie plus trening piłki nożnej i plus trening piłki ręcznej. Ja uwielbiałem strasznie piłkę ręczną. Dobrze nam szło, nasza klasa zdobyła mistrzostwo województwa. Wtedy też zostałem wyróżniony indywidualnie. Graliśmy, pamiętam też taki turniej niedaleko Łukowa. Przyjechały Vive Targi Kielce, ograliśmy ich w ćwierćfinale. To wiadomo, no, Kielce to w piłce ręcznej jak w piłce nożnej Legia. To było wielkie osiągnięcie dla nas. I myślę, że gdyby nie piłka nożna, to poszedłbym w stronę piłki ręcznej. Bardzo mnie to interesuje nawet do dzisiaj. A często miał pan wybite palce?
Nawet dzisiaj mam wybitego palca cały czas. Ten, zobacz jaki jest. I ten, to są klasyczki. Bramkarz, który nie ma wybitych palców, to nie bramkarz. Często właśnie, a często chodził pan na mecze Ogląd Łuków? Pamięta mecz pan z jakiegoś dzieciństwa? Pamiętam swój pierwszy mecz, na który poszedłem. Zabrał mnie mój świętej pamięci chrzestny. Poszedłem właśnie z bratem na ten mecz i z wujkiem. I pamiętam, wtedy Orlando chyba 2-0 wygrały. Tak się zajarałem wtedy piłką i tą całą otoczką tych meczów, że już od tamtego momentu musiałem być na każdym meczu. No i oczywiście byłem na Łukowskim Młynie od samego dzieciaka. Chodziłem i zdzierałem gardło. A z kim mieli takie zacięte mecze w czwartej lidze? I były jakieś lokalne derby? Tak, są derby z Orlentami Radzyń Podlaski. Aktualnie Orlęta Radzyń są ligę wyżej, bo w trzeciej, ale do tej pory. Teraz już trochę Włókowie, przez to, że w pewnym momencie Orlęta spadły do okręgówki i tak różnie było z klubem, to trochę ten ruch kibicowski w Orlętach umarł i teraz już nie ma młynu na meczach, co żałuję i szkoda. Ale wtedy pamiętam dużo, dużo osób się zbierało. Dużo było różnych nawet opraw i tak dalej, więc ja kilka razy przez policję zostałem spisany, bo w tym uczestniczyłem. Jak często pan chodził na Łazienkowską na mecze? Na Łazienkowską zacząłem jeździć już na nowy stadion. Dzięki programowi Kibicuj z klasą wtedy dużo osób z Łukowa zaczęło jeździć ze swoimi klasami, szkołami na mecze i nie pamiętam, ale jeden z moich pierwszych meczów to były eliminacje do Ligi Europy. I wtedy stałem za bramką Duszana Kuciaka i cały czas mu krzyczałem, żeby dał mi koszulkę cały mecz. W sensie po meczu i wtedy. Skąd w ogóle wziął się pomysł gry w Motorze Lublin? To też jest ciekawa historia, bo od podstawówki, nie wiem, w której klasie zaczyna się, są tworzone takie kadry wojewódzkie. I ja na te kadry zostawałem powoływany od samego początku. Najpierw była kadra okręgu Biała Podlaska. Jeździło na konsultacje, te trenerzy klubowi wysyłali i ktoś się sprawdził, to została wybierana tam skład, który jechał na taki turniej pomiędzy okręgami. I z tego turnieju trenerzy wyłaniali najlepsze osoby, które później trafiają do kadry wojewódzkiej. Ja pamiętam, stałem na takim turnieju najlepszym bramkarzem. Później właśnie zostałem powoływany do kadry wojewódzkiej. No i w sumie, jak zaczęło się gimnazjum, to taki ośrodek piłkarski w Lublinie numer 16 był, nadal chyba jest, tego co kojarzę, tylko jest trochę pod inną nazwą. I wtedy wszyscy moi tacy znajomi z tej kadry wojewódzkiej poszli do tej szkoły. No ja chcąc grać dalej w piłkę, realizować się, wiedziałem, że muszę wyjechać z Łukowa, no bo za bardzo przyszłości w Łukowie nie było. I jeszcze zanim poszedłem do Lublina, to byłem też na testach i w Stali Mielec i był też zainteresowanie kilku innych klubów ekstraklasy, ale stwierdziłem, że chcę pójść tam, gdzie jest znajome towarzystwo, gdzie są moi koledzy, gdzie dobrze będę się czuł. No i na początku miało być tak, że pojadę tylko do szkoły, do tego ośrodka, gdzie będę mieszkał w bursie, codziennie trenował w tym ośrodku, codziennie miał profesjonalne treningi piłkarskie i bramkarskie, a na weekendy będę wracał do Łukowa i grał mecze w Łukowie, ale w sumie szybko jakoś stwierdziliśmy, że to trochę nie ma sensu i Motor Lublin też szukał bramkarza do Centralnej Ligi Juniorów Młodszych, wtedy 2 lata starsi ode mnie, rocznik 99. I tak stwierdziliśmy, że fajnie będzie grać mecze z innymi klubami ekstraklasowymi i tak dalej, więc szybko tam dopięliśmy formalności, jeśli chodzi o wypożyczenie. I to był fajny okres, bo można było się fajnie wypromować, grając w tej centralnej lidze juniorów. Też trenowałem wtedy z pierwszym zespołem Motoru i to była na pewno fajna przygoda. Do tej pory mam kontakt z ludźmi z Motoru, jak chociażby graliśmy w poprzednim roku Puchar Polski z Motorem. Co prawda wtedy byłem na trybunach, ale pojechałem z drużyną i fajnie było spotkać się, porozmawiać z chłopakami. A wtedy nie miał pan na przykład, żeby wracać do domu, nie miał pan takich Takich chęci? chwil? Tak. Powiem szczerze, że nie, że wiadomo, na początku było ciężko trochę się przystosować, też sytuacja finansowa była ciężka,
I moi rodzice tak średnio dawali sobie z tym radę, że ja po prostu potrzebuję też tam na życie. Bardzo, bardzo wtedy mi pomagał trener Szymczak, trener teraz chyba w Motorze pracuje, albo w BKS-ie, nie dam sobie ręki uciąć gdzie. I on mi bardzo pomagał, żeby tam się dostać w ogóle też do tej szkoły, bo moje oceny też były trochę poniżej normy, jaka tam, z jaką można było się dostać, więc on zapewnił panią dyrektor, że będzie dobrze, że jestem na tyle wart tego zainteresowania, żeby mnie przepuściła. No i to też pani dyrektor uległa na to. I pamiętam, że od samego początku było naprawdę super, jeśli chodzi o chłopaków, o to wszystko, więc ja czułem się jeszcze bardziej podbudowany, i to był jeden z takich fajniejszych okresów, który bardzo dobrze wspominam. Jeśli miałbym podjąć jeszcze raz jakąś decyzję odnośnie takiej przyszłości, to na pewno nic bym nie zmienił. Dobrze. Jak pan wspomina, przenosiny do Warszawy? Stolica to już większe miasto niż Lublin. No tak, trochę fajne to przetarcie było w tym Lublinie, bo nauczyłem się trochę podróżowania komunikacją, obycia w takim troszeczkę większym mieście, zadbania o siebie, ale wiadomo, Warszawa to jest totalnie inne miasto, jest bardzo szybkie, trzeba wszędzie szybko, szybko dojeżdżać i tak dalej się orientować. Na początku było ciężko, ciężko było się dostosować, ciężko było się odnaleźć, ale myślę, że bardzo mi w tym pomagali też moi koledzy, których znałem właśnie wcześniej z kadry województwa lubelskiego, jak Łukasz Łakomy czy Mateusz Szyszkowski, z którymi mieszkałem w pokoju, i oni mi bardzo pomogli w aklimatyzacji w nowym miejscu, ale no, początki były bardzo, bardzo ciężkie. Długo chyba się pan nie zastanawiał nad propozycją z Legii. No nie, pamiętam, jak byłem na testach, to przyszedł do mnie poprzedni dyrektor sportowy, Radosław Kucharski. Wtedy miałem, pamiętam, trening z Grzegorzem Szamotulskim, z Maćkiem Kowalem i z Arkiem Białostockim. Miałem takie trzy treningi z każdym z trenerów i pamiętam, że po ostatnim treningu właśnie zaczęliśmy rozmawiać. On się mnie zapytał, czy wszystko w porządku i tak dalej, czy jak się tutaj czuję. Kazał mi się spojrzeć na stadion i się zapytał, czy chciałbym tu kiedyś zagrać, czy chciałbym zostać w tym klubie. Bez namysłu odpowiedziałem, że tak, i tak od tamtego momentu już wiedziałem, że będę piłkarzem Legii. I z czego co wiem, to o tym nie wiedzieli w Lublinie. No nie, trzymałem to w tajemnicy do samego końca. Powiedziałem, że jak wracając do Lublina, bałem się troszkę tego, że zostanę odsunięty od grupy, od drużyny, że jak Motor się dowie, że i tak odchodzę, bo znaczy, że byłem w Motorze na wypożyczeniu z Łukowa, więc tak naprawdę Motor nie miał żadnych praw do mnie. I bałem się troszkę tego właśnie, że mnie odsunął od meczu, od treningów. I nic nie powiedziałem, ale powiedziałem tylko wtedy jednej osobie, właśnie trenerowi Szymczakowi, który też dochował tajemnicy, no ale prędzej czy później się o tym dowiedzieli, no i troszkę mnie odsunęli, tak jak powiedziałem, i od treningu z pierwszym zespołem, i później od grania troszeczkę. Kiedy po raz pierwszy miał pan zostać z pierwszym zespołem? Treningi, zgrupowania? Pamiętam swój pierwszy trening, jakby to było wczoraj, z pierwszym zespołem. To był dzień po meczu z Realem Madryt 3-3. Trening na głównym stadionie. Światła, kibice przyszli na sektor podziękować, bo wtedy był stadion zamknięty, więc nie mogli. Przyszli następnego dnia. Nawet jak teraz o tym opowiadam, to mam ciarki, i to było niesamowite przeżycie. Nie wiedziałem, byłem w takim omoku, że nie wiedziałem, co się dzieje przez pierwsze dobre 15-20 minut. A był jakiś zawodnik w juniorach Legii, który dobrze się zapowiadał, a nie zaistniał w seniorach z powodu kontuzji albo zrezygnował w ogóle z piłki? Ojej, takich przykładów jest bardzo dużo. Jednym pamiętam takim chociażby jest Mateusz Leszczuk, który no był najlepszy, w każdym meczu strzelał po kilka bramek, ale niestety kontuzje, problemy miał chyba z sercem, jeśli dobrze pamiętam. Rok czasu ponad nie grał w piłkę. I teraz chyba jest barberem, z tego co wiem, i niestety nie gra w piłkę. Też był taki bramkarz jak Kamil Bielikow, też ponad rok czasu nie grał w piłkę. Teraz nie wiem, chyba w Zagłębiu Sosnowiec odbudowuje swoją karierę.
Dużo, dużo było takich przykładów. Też z rok starszy był czy Kuba Senior, Mateusz Fed teraz chyba gdzieś w trzeciej lidze jest w Chełmie, w swoim rodzinnym mieście. Także takich przykładów w Legii można wymieniać tysiące. W serii Jotce pierwszy mecz zagrał pan właśnie przeciwko Motorowi. Spotkał pan właśnie jakichś byłych kolegów i jak to było, jakie to było uczucie Tak. właśnie? No pamiętam wtedy strasznie się cieszyłem tym meczem, że to będzie jakby przeciwko Motorowi, że chłopaki z Motoru do mnie pisali wcześniej, czy będę grał i tak dalej, czy się widzimy. No i pamiętam ten mecz był taki, że w ostatniej akcji meczu uratowałem wtedy chyba 3 punkty albo remis, już nie pamiętam, ale obroniłem taką sytuację sam na sam właśnie z moim kolegą, który pamiętałem jak się, z treningów jak się zachowuje, jak strzela i to mi pomogło w tym, że obroniłem tą sytuację i wygraliśmy ten mecz albo zremisowaliśmy, nie pamiętam dokładnie. No i później, powiem szczerze, że po meczu od razu poszedłem do szatni Motoru, siedziałem z chłopakami i wiadomo, wspólne zdjęcia, wspominanie tego wszystkiego, także no bardzo, bardzo miły okres i dużo, dużo wspólnych tam znajomych zostawiłem i do tej pory właśnie, tak jak powiedziałem, jak gdzieś jestem w okolicach Lublina czy Motor tutaj przyjeżdża, to zawsze, zawsze kogoś znajomego spotykam. Pierwszy mecz seniora zagrał pan w Legii z drugiej, z GKS-em Wikielec. Jak pan odczuł przejście z juniora do seniora pod względem sportowym? Duża to jest taka zmiana jak dla bramkarza? Kurczę, nie pamiętam tego meczu dokładnie. A masz może wynik zapisany, jaki to był? 2-1 dla Wikielca. Dobra, to już chyba wiem. Wtedy Sobociński chyba 2 bramki strzelił, jeśli dobrze kojarzę. Taki był napastnik, grał kiedyś w Ekstraklasie. No to jest duża zmiana. Mimo CLJ-ka, może jest poziom indywidualny, umiejętności techniczne i tak dalej wyższy, ale jednak to doświadczenie i tak dalej, to powoduje wielki przeskok. Ale ja pamiętam, dobrze się odnajdowałem w seniorach od samego początku. Byli trenerzy, którzy mi zaufali, którzy mi bardzo pomagali. Ci trenerzy bramkarze jak Maciek Kowal, czy wcześniej był właśnie trener Krzysztof Dębek, czy Piotr Kobierecki, którzy prowadzili rezerwy i miałem od nich pełne wsparcie i jakoś mi było łatwiej i wejść do tych rezerw, do tej piłki seniorskiej. Ale no, były sytuacje, gdzie właśnie tak jak tam chociażby na początku, gdzie ten remigiusz Sobociński, jeśli dobrze pamiętam, dwie sytuacje wykorzystał tak zimną krwią, bo po prostu wiedział, jak się młody zachowa i to były takie różnice, gdzie pewnie identyczną sytuację w CLJ-ce bym obronił, a tam po prostu zamach, poczekał, aż się rzucę w bok do pustej bramki. No to był taki przeskok na pewno. Widziałam, że wystąpił pan też w Derwach przeciwko Polonii. Było gorąco na boisku? Widzę, że bardzo dobrze się przygotowałeś. Tak, to był mecz. Pamiętam, graliśmy o utrzymanie w rezerwach. Mieliśmy bardzo złą pasce, kilku meczów z rzędu z porażkami. I potrzebowaliśmy wtedy chyba zwycięstwa, żeby się utrzymać w lidze. Przegrywaliśmy 1-0, chyba później na 1-1. Bardzo zacięty mecz, emocje puszczały, i wtedy doszło do szarpaniny. Pamiętam z moim udziałem, którą ja sprowokowałem, dostałem żółtą kartkę. Wtedy pamiętam, że był taki okres, że chyba w 3 meczach pod rząd 3 żółte kartki zarobiłem i byłem zagrożony pauzą, ale na szczęście do tej pauzy nie doszło, bo w każdym z meczów sprowokowałem jakąś szarpaninę, że tak powiem, albo zagadanie do sędziego, co bym w życiu nie powiedział, że tak zrobię. A pierwsza liga dużo się bardzo różni od trzeciej. I właśnie jak się bardzo różni od trzeciej ligi. I jak pan sądzi, czy to dobra droga dla młodego zawodnika, takie ogranie się w niższych ligach, czy lepiej czekać na swoje minuty w Ekstraklasie? To jest różnie. No, ja ci powiem, jak to z perspektywy bramkarza wygląda. To potrzebujesz gry i potrzebujesz minut cały czas, i tak naprawdę ten przeskok, tak jak w moim przypadku, był z trzeciej ligi do pierwszej. Najpierw był niestety troszkę nieudany, bo kontuzja szybko, szybko zakończyła moją przygodę z Zagłębiem Sosnowiec. Musiałem wrócić do Warszawy, zrehabilitować bark i tak dalej. No i straciłem tak naprawdę pół roku. Później poszedłem do Radomiaka. Początki też były ciężkie. Wtedy zaczął się COVID. Ciężko różnie tu było z treningami i tak dalej. Ale jak złapaliśmy ten rytm meczowy, to super to zaczęło wyglądać. Niestety przegraliśmy baraże. Zrobilibyśmy historyczny awans od razu jako Beniaminek do Ekstraklasy
I to jest ta droga, którą wydaje mi się, że każdy bramkarz mógłby podążyć, jeśli chodzi o kluby z ekstraklasy, że wypożyczenie do niższej ligi, ogranie się i później dopiero z tym doświadczeniem, bo takich przykładów weźli od razu może być kilka, ale to są bardziej zawodnicy z pola jak Carbo czy Sebek Szymański, no ale to tak często się nie zdarza. Moim zdaniem wypożyczenia są bardzo potrzebne, żeby zebrać to doświadczenie. Kiedy dowiedział się pan, że zadebiutuje pan w Ekstraklasie? I chyba nie miał pan nawet czasu, żeby się zestresować. Tak, debiut dosyć niespodziewanie. Ten debiut miał być trochę wcześniej, ale pokrzyżowała go kontuzja. Wtedy miałem chyba zadebiutować w meczu o Super Puchar albo w jakimś ligowym meczu na początku sezonu, już dobrze nie pamiętam. Mówiło się od dłuższego czasu, że ten debiut nadejdzie, ale totalnie nie spodziewałem się, że nadejdzie w przerwie meczu z Wartą. Siedziałem na ławce jeszcze na ten mecz, nie wziąłem rękawic meczowych, tylko wziąłem sobie treningowe rękawice. I siedząc na ławce myślałem o tym, że po prostu muszę zejść na przerwę, po prostu tam nie wiem, czy do toalety, czy coś. I schodząc na przerwę, trener Dowhain do mnie mówi, że idź się rozgrzewaj młody, bo wchodzi się. Ja mówię, tak, no na pewno, tam trener Dowhain lubi tak podpuszczać. Mówię, no na pewno, tam coś się sprzeczaliśmy, ja tak wyglądam, a tam Artura fizjoterapeuci opatruje. Ja mówię, o kurde. To chyba naprawdę, jeszcze trzymając banana w ustach, miałem takie, o, to chyba trzeba iść się rozgrzewać. No i trener Dauphin tak, no dawaj, dawaj, idziemy się rozgrzewać. Ja mówię, w ogóle nie myśląc, zrobiłem to w takim jakby schemacie na tłoku, że pamiętam tylko jak wbiegałem właśnie na boisko, przybijałem piątki z Igorem Lewczukiem, z kimś tam jeszcze. No i bardzo fajny debiut, no zmieniłem idola, legendę. Taka symboliczna dla mnie zmiana. Zagrałem w swój pierwszy mecz w Legii, zmieniając Artura. Później Artur zakończył swoją przygodę z Legią, zmieniając mnie. Także to tak fajnie wszystko klamrą się spięło no i to było fajne doświadczenie. A odczuwa pan w ogóle jakiś stres, zdenerwowanie przed meczami, taki dreszcz emocji? Nie, powiem szczerze, że to jest bardziej taka adrenalina. Wiadomo, w poprzednim sezonie było ciężko i były bardzo, bardzo ciężki okres, gdzie na mecz nie dało się niestety wyjść z taką czystą głową i to wszystko się działo gdzieś tam z tyłu i myślałeś o tym, że jest bardzo trudna sytuacja, że przegrywasz mecze i tak dalej. Ale też ten sezon jest zupełnie inny. Ja też zacząłem pracę z psychologiem, pracuję już dosyć długi czas z psychologiem. Widzę tego efekty, także jak coś odczuwam, tylko bardziej taką pozytywną adrenalinę, która motywuje do działania. A jak pan reaguje po straconych bramkach i porażkach? Jak się pan rozpamiętuje, przemyśla, czy raczej zapomina o nich na drugi dzień? To zależy. Jeśli chodzi o bramki, no to też zależy, jakie to są bramki, ale ogólnie to ja bardzo przeżywam porażki i ciężko mi jest spać po meczach. Zazwyczaj jak jest to mecz wygrany, to jest troszkę mniej tych problemów ze snem i prędzej czy później staram się zasnąć, ale no pamiętam, że w poprzednim sezonie po tych porażkach kilka nocy nieprzespanych było i prosto tak można powiedzieć, że bez snu jechałem następnego dnia na regenerację do klubu, wyglądałem jak trup totalny, a w głowie się działo to, co się działo poprzedniego dnia, także jeśli chodzi o porażki, to gdzieś tam bardzo to przeżywałem. Jak to jest stać w meczu przeciwko Leicester i Napoli i jeszcze grać? Jakoś inaczej to pana motywuje przed takimi meczami? Czy wystarczy spojrzeć na nazwiska i nie trzeba? Powiem szczerze, że na początku nie wiedziałem w ogóle, co sądzić. Tak bardzo, nie miałem w ogóle emocji. Jakby zablokowałem się tak psychicznie, nie wiedziałem, co myśleć, jak myśleć i tak dalej, ale wychodząc na rozgrzewkę, wiadomo, zrobiłem swoje i tak dalej. Widząc po drugiej stronie, jak na przykład Schmeichel się rozgrzewa, ale jak wyszedłem do tunelu i spojrzałem się na Schmeichela, przybiliśmy piątkę. To miałem takie, kurde, ale super. Ja chcę to cały czas, ja chcę te emocje co tydzień, chcę grać z takimi zawodnikami cały czas i to było coś takiego, o czym w ogóle jakby nie myślałem. Skupiłem się, że to jest to po prostu chwila, żeby się tym jak najbardziej cieszyć. No i to były niezapomniane chwile, no na pewno jakby najlepsze do tej pory w moim życiu.
Jak to jest przyjaźń wśród bramkarzy? Przecież walczycie o jedno miejsce w składzie. Widziałem, że po meczach zawsze pan biegnie do Kacpra Tobiasza i przybija piątkę i gratuluje mu. Tak, to prawda. No, z tobie mamy super relacje. Zresztą tak jak dzisiaj sam mogłeś zauważyć, jak byłeś z nami tutaj na stołówce, że te relacje nie są udawane, że to jest wszystko prawdziwe i ta atmosfera między nami, czy ogólnie między wszystkimi chłopakami w Legii jest naprawdę super. Tobi bardzo mnie wspierał, jak ja grałem, jak były te wszystkie emocje i nieważne, czy to były mecze wygrane, czy przegrane, czy dobre mecze, czy złe, on mi pomagał, on ze mną był cały czas. Tak samo ja teraz się staram odwdzięczyć tym samym Tobiemu, że jak gra, to go wspierać. Wiadomo, też nie jest łatwo. Wchodził, wszedł do bramki, jest młodym zawodnikiem, tak samo jak i ja. Wiem też, co on może odczuwać i to wsparcie drugiej osoby to jest naprawdę bardzo ważne. I ja kilka razy byłem w takiej sytuacji, że wiedziałem, że ten ktoś siedząc na ławce czeka tylko i wyłącznie na mój błąd, życzy mi źle i to nie pomaga zespołowi, a w drugą stronę, jak wiedziałem, że ktoś na ławce siedzi, kto mi bardzo kibicuje, mnie wspiera, to jeszcze bardziej pomaga i właśnie staram się, żeby Tobi czuł jak największe moje wsparcie i komfort w tym, co robię. Dobrze, w jakiej lidze chciałby pan zawsze zagrać? Za granicą? Myślę, że Premier League albo Liga Włoska. Doświadczyłem właśnie meczu z Leicester i meczu z Napoli. I bardzo mi się spodobało i granie i z jednymi, i z drugimi. Fajnie, że udało się zagrać i na wyjeździe na tych dwóch stadionach. Na pewno atmosfera na Leicester, ci kibice angielscy są bardzo specyficzni. Nie są tacy jak nasi, że śpiewy cały mecz i tak dalej. Tylko oni żyją po prostu każdą akcją, każdym ślizgiem, każdą jakąś gestykulacją piłkarza. I to mi się bardzo, bardzo spodobało. Co nie mówię, że mi się nie podoba na Legii, bo dla mnie na Legii, czy ogólnie na polskich stadionach atmosfera jest najlepsza na świecie i nie zamieniłbym ją właśnie na nic innego. Chciałbym, żeby tak wszędzie było. A w lidze włoskiej to, jakie jest podejście do piłkarzy i tak dalej, jak to wszystko wygląda, no, zakochałem się i w jednym, i w drugim. A miał pan może już jakąś ofertę? Bo młodzi zawodnicy coraz szybciej wyjeżdżają. No tak, zainteresowanie z zagranicy było z kilku właśnie takich klubów, do których chciałbym trafić, ale wiadomo, też przestałem grać w Legii i nie wiem, czy to był dobry moment na wyjazd. Ja się tym nie zajmowałem, to się zajmowali tym moi menadżerowie. Ja nie chciałem za bardzo w tym uczestniczyć, a myślę, że na wyjazd jeszcze przyjdzie czas. Chciałem zapytać się o rękawice właśnie, o których pan już wspominał wcześniej. Ma pan jakiś ulubiony swój model i czy często pan wymienia je na nowe po każdym meczu, czy aż się zniszczą? Ja teraz, mając umowę z Roche'em, mam specjalne zrobione rękawice, których nie można jakby kupić. Sam sobie je stworzyłem. Wiadomo, jest taki katalog dla bramkarzy, którzy mają umowę i można sobie wybrać, jaki chcesz mieć piankę i tak dalej. Wszystko można sobie tam powybierać. Ja mam taki swój ulubiony krój roll, czyli takie palce jakby okrągłe, przystosowane. Jaka tam jeszcze była dalsza część pytania? I czy po każdym meczu Aha, je i to tak? tak, to zależy. Ja na mecz lubię mieć nowe rękawice, ale takie po jednym, dwóch treningach, żeby ta nowość, taki, nie wiem, jak to się nazywa, taka jakby klej, taka pianka, żeby to po prostu początkowe takie zeszło, żeby rękawica zaczęła prawidłowo funkcjonować. Więc zdarza się, że na przykład dwa mecze pod rząd gram w tych samych. Czasami co mecz jest nowa rękawica, to totalnie zależy. Mam kilka par po prostu rękawic i wybieram sobie jakby z dnia na dzień, w czym będę bronił. Najlepszy pan mecz i najcięższy. Najlepszy? I najcięższy. No, najmilej wspominam na pewno Leicester wygrane 1-0 na naszym stadionie. Historyczny wynik. W trudnym dla mnie momencie po meczu z Rakowem, gdzie nie pomogłem zespołowi, później kluczowa interwencja po głowie, nie pamiętam, Soyuncu chyba, albo nie pamiętam już naprawdę kogo, która została dominowana do obrony kolejki.
Coś było. I to było na pewno mecz, który był chyba jednym z takich, który właśnie wspominam. Ciężki mecz taki, na pewno było ciężko na Neapolu, gdzie do 78 minuty udawało mi się pomagać zespołowi w tym, żeby utrzymać bezbramkowy remis. Te mecze w Lidze Europy były bardzo ciężkie. Mecz z Leicester na wyjeździe był bardzo ciężki, gdzie spotkałem się z tą fizycznością angielskich zawodników, gdzie przy rzutach rożnych byłem totalnie masakrowany przez zawodników Leicester, także to był chyba taki najcięższy mecz. Najładniejsza para, z której jest pan dumny. Myślę, że jeszcze przede mną, że jeszcze taką zrobię, z której będę bardzo dumny, ale coś tam pamiętam, że na Jagiellonii była fajna obrona. Jeszcze z tego sezonu mistrzowskiego poprzedniego, gdzie takim pajacykiem obroniłem strzał Yılmaz'a. Właśnie ta parada po głowie zawodnika Leicester. Z Napoli kilka fajnych obron było. No ale jakoś taka jedna konkretna nie zapadła mi w pamięć. Interesuje się pan piłką? Śledzi wyniki transferu na mecze? Tak, powiem szczerze, że staram się oglądać prawie wszystkie mecze, jakie lecą w telewizji. Ale no to jest uzależnione, wiadomo, też od nas, od naszego czasu. Ale tak, od dziecka interesuję się bardzo piłką. Do meczu przygotowuje się pan jakoś dzień wcześniej, czy tego samego dnia, tak mentalnie? Słucha pan muzyki, czy raczej może się wycisza? Ja mam swoje takie rytuały, które robię przed meczami, które gdzieś tam mi pomagają. Staram się już dzień wcześniej troszkę myśleć o meczu. Dostajemy też od trenera bramkarzy analizę przeciwników, napastników, jakieś stałe fragmenty gry, jak to wygląda, więc trochę tego jest i staram się już jakby dzień wcześniej o tym myśleć, żeby sobie utrwalić. A w tym meczu zazwyczaj to jest po prostu już wyciszenie, słuchanie muzyki, spokój, pełna koncentracja na meczu. Był jakiś piłkarz, który stwarzał panu dużo problemów w czasie meczu? Taki, że musiał być pan cały czas czujny, bo może zaskoczyć się jakimś strzałem albo silnie uderzał? Jest taki, strasznie nie lubię grać przeciwko Górnikowi Zabrze. Nie wiem dlaczego, ale teraz, jak graliśmy w tamtym sezonie, czy nawet 3 mecze grałem z nimi, to oni łącznie z nami strzelili chyba 8 bramek, coś takiego, bardzo dużo. I Krzysiu Kubica, mój dobry kolega z reprezentacji U21, w każdym meczu strzelał mi bramkę po stałym fragmencie z głowy. I też na pewno Lukas Podolski, jak graliśmy, jego lewa noga, jak uderzył z lewej nogi, to tylko mogłem patrzeć, jak piłka leci i się modlić, żeby nie wpadła do bramki. Był taki jeden strzał, gdzie poszło mi po rękach w poprzeczkę, to sprawdzałem, czy palec nie jest złamany. Ale też wiadomo, jeszcze przepraszam, Maddison, jak wszedł na boisko w Leicester, to tylko modliłem się, żeby sobie nie ułożył piłki do strzału, jak graliśmy z nimi, bo to, co on wyprawiał z piłką, to było naprawdę wow. Ulubiony pana bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik. Ogólnie. Wcześniej moim ulubionym bramkarzem był Iker Casillas, później chwilę Ederson z Alissonem. Teraz myślę, że Alisson jest takim bramkarzem, którego bardzo podpatruję i jego styl grania, styl bycia bardzo mi się podoba. Łukasz Fabiański też, Wojciech Szczęsny. Nie mam takiego teraz jednego ulubionego, jednego bramkarza, ale na pewno w takim top 5 jest Szczęsny, Donnarumma, Fabiański, Alisson, Oblak, Courtois. To jest takie, są tacy bramkarze gdzieś tam, na których patrzę. Jeśli chodzi o obrońcę, to zawsze Sergio Ramos był moim ulubionym za czasów Realu Madryt, wiadomo, bo Real i tak dalej, i Rafa Varane. To byli moi tacy ulubieni. Z pomocników, tak jak wcześniej mówiłem, Kaka. Bardzo lubię Mesuta Özila, jak grał. Teraz Luka Modrić, De Bruyne, Zieliński. Ale jakby właśnie teraz już wiadomo, patrzę bardziej na bramkarzy. Z napastników, to wiadomo, Ronaldo, Mbappé, Neymar. Taka klasyka chyba. Gra pan FIFA lub Football Manager? Gram w FIFA. Cały czas w Ultimate Team gram. Moją pierwszą FIFA chyba była 2010. To wtedy zacząłem grać na komputerze FIFA 2010 i tak co roku
kupuję odświeżoną wersję FIFA, która wychodzi. Co pomyśli o nowym zgraniu? Bardzo mi się podoba. Dla mnie jest dużo lepsze niż to poprzednie i łatwiej jest budować składy, bo na przykład tak jak ja w swoim składzie mam na przykład połączonego Cristiano Ronaldo z Rafa Varanem, a wcześniej musiałbym kombinować, jakieś trójkąty tworzyć, zmieniać Ronaldo z napastnika na środkowego pomocnika, żeby tworzył trójkąt. Także dla mnie to jest na pewno zmiana na plus. Ulubiony serial lub film i zespół muzyczny bądź wykonawca. A to ulubiony serial, no to wiadomo, Peaky Blinders. Zrobiłem sobie tatuaż z Peaky Blinders. Oglądałem go dwa razy całego. Najpierw sam, później jeszcze raz z moim kolegą Kacprem, z Kibickim oglądaliśmy. I jak nie wyjdzie nowy sezon, a nie wiem, czy wyjdzie, czy nie, to mówimy, że moglibyśmy jeszcze raz obejrzeć, bo tak nam się bardzo podobał. Też filmu, jeden z moich ulubionych filmów jest Joker. Też tutaj mam wytatuowanego Jokera, który bardzo, bardzo mi się podobał. A jeśli chodzi o muzykę, to nie mam jakiegoś takiego ulubionego. Lubię słuchać polskich starych przybojów jak Lady Punk, T-Love i tak, takie podobne, tym podobne jakby zespoły. Także różnie, naprawdę nie mam jednego konkretnego gatunku muzycznego. Ma pan jakieś hobby? Nie wiem, lubię szybko jazdę samochodem. A tak to chyba piłka jest całym moim życiem i głównie na tym się skupiam. Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas. Moim waszym gościem był Cezary. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Dziękuję. Subskrybujcie z dzwoneczkiem. Pa!